Korea Północna przeprowadza kolejne próby nuklearne. Warto podkreślić, że przywódca Korei Północnej Kim Jong-un znowelizował doktrynę nuklearną, zgodnie z którą może użyć broni jądrowej jako pierwszy. Część obserwatorów ocenia, że przywódca Korei Północnej mógł wstrzymać się z próbą jądrową do zakończenia zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który zakończył się 22 października. Natomiast rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że spodziewa się, iż Pjongjang może przeprowadzić test nuklearny w dowolnym momencie. Wszyscy wstrzymują oddech, bo kolejna próba jądrowa byłaby kolejnym potwierdzeniem programu, który porusza się pełną parą w sposób, który jest niesamowicie niepokojący. Dalsze testy oznaczają oczywiście, że dopracowują przygotowania i konstruują swój arsenał, więc śledzimy to bardzo, bardzo uważnie. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie, ale niestety wskazania idą tam w innym kierunku. Zaledwie kilka godzin temu Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną, a 4 dni temu doszło do wymiany ognia między Koreą Północną i Południową.